Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jak uczyć się efektywnie. I dziś porozmawiamy sobie na temat planowania. Zanim przejdziemy do tematu, chciałabym bardzo podziękować za miłe komentarze i zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Miło, jeżeli też podzielicie się tym filmem i udostępnicie na swoich stronach. Link do notatki znajdziesz w opisie. Temat planowania moim zdaniem jest bardzo istotny, ponieważ kiedy mamy dobry plan, wiemy co mamy zrobić, wiemy do czego dążymy i jakie kroki prowadzą nas do określonego celu. Dzięki temu, że planujemy, nasze działanie jest uporządkowane i wiemy co mamy robić, nie działamy chaotycznie. To takie widzenie z lotu ptaka tego co jest do wykonania. Mogę ogarnąć całą tą przestrzeń jednym rzutem oka i wiem, ile potrzebuję czasu i energii zainwestować w wykonanie poszczególnych zadań. Dzięki temu, że dzielę zadania na etapy, wykonuję małe kroki, ale działam systematycznie, przez co tak naprawdę wykonujemy więcej, niż gdybyśmy tego planu nie mieli. Kiedy planujemy, ważne, żebyśmy ustalili swoje priorytety, żeby te rzeczy do wykonania zachowały się pewną hierarchią, to znaczy, żebyśmy wiedzieli, co jest dla nas najważniejsze do wykonania w danym momencie, co nas prowadzi do jakiegoś celu, czyli w tym przypadku warto sobie zadać kilka takich pytań, na przykład, co jest dla mnie ważne, co przybliża mnie do celu, na czym mi najbardziej zależy. Dzięki tym pytaniom możesz w jakiś łatwiejszy sposób określić, na co chcesz poświęcić więcej czasu i co zaowocuje w przyszłości lepszym efektem. Dobry plan to przede wszystkim podzielone na etapy poszczególne zadania, które masz do wykonania. To znaczy, jeżeli zapiszesz wielki jakiś temat, bez podzielenia go na kroki, to jego wykonanie będzie bardzo długo rozłożone w czasie. Tego efektu możesz nie widzieć. Natomiast jeżeli rozłożysz zadanie na poszczególne etapy i będziesz je systematycznie i regularnie realizował, to będziesz mógł zauważyć pewien progres. Twoje działanie będzie produktywne i będziesz mógł z czasem osiągnąć swój cel. Natomiast do niego prowadzą poszczególne mniejsze kroki, które również można zaliczyć do małych sukcesów. I tutaj chciałabym wymienić 4 cechy dobrego planu. Plan przede wszystkim powinien zawierać cel. To znaczy, musi być on doprecyzowany, na czym nam konkretnie zależy. Chcę na przykład przeczytać lekturę, nauczyć się konkretnego działu. Natomiast do realizacji tego zadania będą potrzebne etapy, takie poszczególne kroki. I to jest kolejna cecha dobrego planu. Muszę podzielić to główne zadanie na mniejsze etapy, mniejsze kroki. To znaczy poszczególne kawałki, które będą prowadziły do osiągnięcia celu. I to może być na przykład, jak w przypadku nauczenia się danego działu, to będą poszczególne tematy. Natomiast przeczytanie lektury można podzielić na przykład na ilość stron, na rozdziały, to już w zależności od tego, jak tobie jest wygodnie. Dobry plan zawiera deadline, to znaczy to, kiedy chcę wykonać daną czynność. I tutaj będzie można podzielić te nasze plany na 2 kategorie, które za chwilę powiem. Dobry plan zawiera również mierzalny efekt. To znaczy, są to pewne wskaźniki, które wskazują nam, że zadanie zostało wykonane, że osiągnęliśmy swój cel. Żebyśmy po prostu sami siebie mogli sprawdzić, że udało mi się to, to i to, to znaczy, że cel jest osiągnięty. W moim przypadku sprawdzały się 2 rodzaje planów. Plany takie bardziej codzienne i plany, które wykonywałam na dany tydzień, na dany miesiąc, ale może być też na przykład na dany rok albo jeszcze jakiś dłuższy czas. Plany codzienne to są wszelkiego rodzaju checklisty, krótkie właśnie takie zadania do wykonania na dany dzień. To mogliście zobaczyć właśnie w poprzednim odcinku. Natomiast jeśli chodzi o plany, na przykład tygodniowe, miesięczne, roczne i tak dalej, to warto tutaj prowadzić tego typu plany w różnych planerach. Ja też polecam takie narzędzie jak Bullet Journal i tam można zapisywać sobie właśnie poszczególne kroki, które prowadzą do celu. Każdego dnia możesz zaznaczać, czy udało ci się osiągnąć dany etap, dany krok. I dzięki tej wizualizacji widzisz, jak daleko zostało ci do osiągnięcia celu.
Taki większy cel to może być na przykład nauka języka obcego, nauka tańca, czy inne cele, które masz w planach do osiągnięcia. Dzięki temu, że planujesz, przybliżasz się do osiągnięcia celu. Kiedy nie planujemy, trudno jest nam zmierzać w odpowiednim kierunku. Nasze działanie właśnie jest takie dość chaotyczne, pozbawione jakiegoś celu. Jest pewnie wiele czynności, które nie wymagają planu. Natomiast jeżeli chcemy osiągnąć konkretny cel, konkretny sukces, to ważne jest, abyśmy sobie planowali, ustalali kroki i zmierzali do tego celu. Przede wszystkim, kiedy chcemy wykonać daną czynność, to ważne, żebyśmy po prostu zaczęli. Żaden plan, nawet najpiękniej, najwspanialej, najdokładniej wykonany, nie przybliży nas do celu, jeżeli nie będzie temu towarzyszyło działanie. Więc, jeżeli coś zaplanujesz, to zrób od razu pierwszy krok i zacznij działać. W moim przypadku sprawdzało się zaczynanie od czegoś na rozgrzewkę. To znaczy od jakiejś prostej, krótkiej czynności, której wykonanie przybliża jednak do osiągnięcia jakiegoś celu. I dzięki temu możemy sobie odhaczyć pierwszą rzecz. Być może jest kilka takich czynności, które trwają na przykład nie więcej jak 15 minut i wtedy warto się zastanowić, czy to nie są te rzeczy, które warto wykonać od razu. Ja właśnie mam taką zasadę, że jak wiem, że jakaś rzecz zajmie mi mniej jak 15 minut, to staram się ją wykonać natychmiastowo, nie odwlekam jej w czasie. Kiedy wykonamy takie czynności krótkie, mało wymagające, warto przejść do czegoś trudnego. Wtedy nie jesteśmy jeszcze zmęczeni, mamy energię i możemy przystąpić do działania jeszcze z taką siłą i zaangażowaniem. Jeżeli byśmy odwlekli to w czasie, to nasza siła mogłaby trochę na to nie pozwolić, żeby zrealizować. No i też motywacja mogłaby nam w tym momencie spaść, jeżeli jesteśmy zmęczeni i nam się czegoś nie chce. I tutaj najważniejsza właśnie sprawa w planowaniu. Wybieramy priorytety. Zajmujemy się tym, co jest dla nas najważniejsze. I przy wykonywaniu takich codziennych, ale też tych dłuższych planów, musimy szczególnie zwracać właśnie uwagę na to, żeby kierować się priorytetami. Jeżeli będziemy właśnie działali w tej zasadzie wykonywania tego, co jest najważniejsze, to mamy pewność, że następnego dnia będziemy przygotowani na tyle, żeby sobie poradzić ze wszystkim i sprostać wymaganiom. Wykonuj to, co jest najważniejsze, z takim uwzględnieniem, że nieważne są tylko cele zewnętrzne, ale też twoje własne wewnętrzne. Więc pamiętaj o tym, żeby robić to, co ciebie interesuje, realizować swoje hobby, pasje, żeby to też były cele, nie tylko te ustalone z zewnątrz. Takie nasze działanie podzieliłabym na kilka etapów. Najpierw warto sobie zaplanować daną czynność, następnie automatycznie powinno nastąpić działanie, czyli zrobienie kroku w przód w kierunku realizacji celu, następnie dobrze by było sprawdzić, czy udało mi się to zrobić, czy zrobiłem to dobrze. Być może potrzebna jest powtórka, do czego będę Was zachęcała pewnie jeszcze w niejednym odcinku. Powtarzamy to, co zrobiliśmy, czyli na przykład czytamy jeszcze raz daną notatkę lub wykonujemy dane ćwiczenie jeszcze raz. Ma to na celu utrwalenie nowych umiejętności i sprawdzenie, czy w naszym toku myślenia lub działania nie pojawił się jakiś błąd. No i kochani, to co najważniejsze, jeżeli wykonamy dany plan i zrobimy ten krok do przodu, sprawdzimy siebie lub powtórzymy coś, co wykonywaliśmy, no to przyszedł czas na nagrodę. I to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ kiedy będziemy siebie nagradzali, tak wewnętrznie oczywiście, to nasza motywacja będzie automatycznie wzrastała. I teraz zachęcam Was do tego, aby stworzyć swój własny taki zbiór, system nagród, które będą szczególnie Was interesowały. I to jest sprawa bardzo indywidualna. Być może będzie to obejrzenie na przykład odcinka albo kilku ulubionego serialu i pewnie znajdzie się jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które Ciebie osobiście będą zadowalały. I tu nie chodzi o takie nagrody, które kupuje się, za które płacisz. Bardziej chodzi o takie przyjemności, które sprawią, że poczujesz, że jesteś zadowolony, że nie dość, że wykonałeś swoją robotę zaplanowaną, to jeszcze jesteś przez siebie w jakiś sposób nagrodzony. Pamiętaj o tym, żeby nagrodzić się dopiero na koniec, po wykonaniu zadania, a nie w żadnym innym momencie. Bez sensu byłoby nagradzać siebie, jeżeli zadania nie wykonałeś.
Jeżeli lista nie odpowiada Tobie, to możesz zrobić na przykład słoik z nagrodami. W moim przypadku to się sprawdzało, ponieważ wypisywałam sobie na karteczkę takie drobne przyjemności, które mogłabym zrealizować, nagradzając siebie, i wrzucałam to do słoika, a potem, kiedy już następowała sytuacja, że poczułam, ach, to będzie teraz ten czas na nagrodę, to zanurzałam rękę w słoiku i mogłam sobie wylosować jakąś przyjemność tylko dla siebie. Myślę, że jedną z ważniejszych kwestii, która często jest pomijana przy planowaniu, jest to, że musimy uwzględnić też odpoczynek. Odpoczynek jest tak istotny w naszym codziennym życiu i dzięki niemu możemy się w pewien sposób zresetować, przygotować na coś następnego, nowego. Dzięki temu nasza efektywność wzrasta. Kiedy będziemy tylko pracować, tylko odhaczać te wszelkie punkty na naszej liście celów i planów, to trochę to się mija z celem. Musimy też uwzględnić to, żeby zregenerować siły, wypocząć, zmienić zupełnie myślenie, wyjść gdzieś, pooddychać powietrzem. Możemy być 24 godziny na dobę produktywni. Więc zachęcam Was do tego, żeby pozwalać sobie też na to, żeby odpocząć. Kiedy zmierzasz do wykonania danej czynności, musisz brać pod uwagę priorytety. Jeżeli będziesz wykonywał rzeczy, które są numerem jeden w Twoim przypadku, są najważniejsze, to już samo ich wykonanie pewnie będzie w znacznej mierze zmierzało do tego, aby wykonać swój cel. Natomiast te rzeczy mniej ważne, które możesz odłożyć równie dobrze w czasie, albo poradzisz sobie, nawet nie wykonując ich w 100%, to warto odłożyć to trochę na drugi plan, a zająć się przede wszystkim tym, co priorytetowe. I tutaj ważna jest taka rzecz jak wysypianie się. Bo często jest tak, że no wiemy, że na przykład jutro jest jakiś bardzo ważny sprawdzian i zarywamy przez to noc, ucząc się całą noc danego materiału i okazuje się, że na drugi dzień jesteśmy tak zmęczeni, że wszystko nam z tej głowy i tak ulatuje. Warto przespać się kilka godzin chociaż, aby mózg mógł wykorzystywać swój potencjał, który mamy. To znaczy, że żadne całonocne nauki mogą nam nie przynieść oczekiwanego efektu, jeżeli nie prześpimy się. Więc tutaj zachęcałabym do tego, żeby wziąć pod uwagę, że sen i odpoczynek to jest równie ważna sprawa. Oczywiście trzeba znaleźć pomiędzy tym wszystkim równowagę. Jeżeli zdarzy nam się częściej, że nie możemy wykonać danego planu, musimy zastanowić się nad powodami tego. Co stoi na naszej drodze takiego, że nie jesteśmy w stanie wykonać planu? I tutaj możliwości jest bardzo wiele. Może być tak, że na przykład założyliśmy sobie zbyt wiele punktów w naszym planie, co oznacza, że plan jest wręcz niewykonalny. Co w przypadku, kiedy plan jest niewykonalny? No jeżeli staramy i każdego dnia próbujemy wykonać taki wielki plan i nam to nie wychodzi, to w pewnym momencie tracimy zapał i motywację do tego, żeby ciężko pracować. Więc tutaj ważne, żeby ten nasz plan był możliwy, żeby zawierał w sobie tyle punktów, żeby i znalazł się też czas na odpoczynek, i na wykonanie tych czynności, ale też na to, co nam sprawia przyjemność, co lubimy robić, czyli żebyśmy też znaleźli odrobinę chociaż czasu na nasze pasje i zainteresowania. Pamiętajmy, że istnieje też sfera społeczna, to znaczy kontakt ze swoimi znajomymi, z rodziną i tak dalej, żebyśmy nie pracowali cały czas w ciągu dnia i nie mieli czasu na inne aktywności. Być może zadania, które ustaliłeś sobie na swojej liście, nie są odpowiednio podzielone na kroki, na takie etapy. To znaczy, zbyt wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby zrobić rzecz, która jest zapisana. Być może warto byłoby ją podzielić na kilka dni. Dlatego zachęcam, aby tworzyć też mimo wszystko takie plany tygodniowe na przykład lub miesięczne, a nie tylko codzienne, ponieważ będzie można zauważyć pewną perspektywę. To jest właśnie to ujęcie z lotu ptaka, że widzę, co mam ogólnie do zrobienia w dłuższej perspektywie, a nie tylko z dnia na dzień. Więc jeszcze raz zachęcam, aby spróbować planować swoje działania. Być może Ciebie to będzie bardziej motywowało do pracy i przynosiło lepsze efekty w postaci efektywnej nauki, ale też usprawni inne sfery w Twoim życiu. Także serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do obejrzenia poprzednich filmów, ale też do zobaczenia w kolejnych naszych zmaganiach z efektywnym uczeniem się. Pa!